Siemanko, z tej strony Esteban, a to jest kolejny filmik na tym kanale i oczywiście kolejny odcinek na GeForce Games. Zapamiętajcie, że z moim kodem właśnie na tej stronce, w pierwszym linku w opisie, macie 5% wpłaty, no ale możecie wpłacić dosłownie każdą metodą płatności, możecie mieć również więcej, więcej procent, jak sobie wejdziesz tutaj w dzienny bonus i możesz sobie codziennie, co 24 godziny kręcić. Ale musisz mieć w linku oczywiście GeForce Skins. A my w dzisiejszym odcinku, tak jak widzicie prawdopodobnie po miniaturce, weszły nowe skrzynki partnerskie od Amara, no i od Wronka, czyli ekipa Bungie pojawia się, widzowie, na stronie GeForce Skins. No i będziemy te skrzynki testować na pewno w battlach, na pewno normalnie. Ale ja przed chwilą widziałem, że Santi zrobił bitwę na dwie takie skrzynki. No niestety już tej batelki nie ma, więc my na początek właśnie sobie je pootwieramy i zobaczymy, co w ogóle w nich może wylecieć. Zobaczmy skrzyneczkę Amara. 200 zł, no to już są naprawdę grube skrzynki. 200 za skrzynkę. Vice'y, no jest naprawdę dużo fajnych skinków i ogólnie bardzo ładne skiny. Bardzo ładne skiny i spoko procenty, powiem wam szczerze. Spoko procenty, więc otworzymy sobie jedną na razie taką skrzyneczkę Amara. Wy zostawcie, widzowie, łapkę w górę, jak są nowe skrzynki, ja się zawsze tym jaram. No szczególnie takich streamerów, youtuberów z ekipy Bungie. Tutaj niestety nie oddało 87 zł, ale pootwieramy dzisiaj sobie tych skrzyneczek, zrobimy na pewno bitwy. No ale na razie Amar coś nie oddaje, no to otwórzmy 3. 600 zł wydajemy teraz na Amara. I zobaczmy, jest na pewno Neon Rider, oby ten Factory New. No niestety minimalware za 321, no i to jest znowu strata. Dobra, ostatni raz Amar, no bo jest lipa, no coś ten Amar nie oddaje, no jest ten digielek, no. Dwie skrzynki są zwrócone, ale to nie jest to, o co nam chodzi. Ja chcę jeszcze na battlach zrobić te skrzynki. No i mamy skrzyneczkę Wronka za 400 i tu już jest gruby kaliber, tu już jest naprawdę gruby kaliber. I jest to procentówka, jest to procentówka. Próbujemy. Od razu na początek 2800 zł. No powiem wam szczerze, że skrzynki youtuberów nigdy mi jakoś nie oddawały. No i właśnie o to się obawiam. O to się obawiam, bo mam pecha. Był kiedyś Amadeusz Ferrari, też za 400. On mi nie oddawał. Wronek. Okej. Ale czy to... No właśnie, to nie jest profit. To nie jest profit. Jedna skrzynka kosztuje 400. Oj. Dobra, my robimy bitwę. My robimy bitwę, będą to na pewno bitwy grube, ponieważ trzeba stworzyć samego Amara, samego Wronka. No i lecimy tutaj, bez zbędnego gadania. Designowo te skrzynki są kozackie. Po 5, lecimy po 5. Bitwa za 3000 zł. No i zobaczymy. Zobaczymy, czy ktoś ma je do takiej batelki dołączyć. My za ten czas sprzedamy sobie te itemy. No jesteśmy grubo w plecy. Grubo w plecy jesteśmy aktualnie. Ale... mam nadzieję, że uda się tą batelkę wygrać. Oczywiście poczekamy na oponenta. 3000 zł. No są to skrzynki, no mega mocne. No ta w ogóle skrzynka Wronka, ten awatar, no wygląda przezajebiście. Z góry serdeczne pozdrowienia dla chłopaków z Bungę. No ale no dobra, no to jako mam jeszcze 3 koła, tak? To ja bym chciał jeszcze tego Wronka pyknąć razy 3. 1200 zł. Daj mi awupkę Fate i wszyscy jesteśmy zadowoleni. Uwaga! No to są... póki co to są niestety żarty. Póki co to są niestety żarty. Dobra, jeszcze 3. No niemożliwe, no niemożliwe, widzowie. Niemożliwe. No jest kosa, ale to jest... to jest... to jest 500. To jest, widzowie, niestety 500. No i przed nami jeszcze pies mi szczeka, nie wytrzymam po prostu, no daj coś, Amar, 4 skrzynki Amara, no póki co ten test nie przejdzie do historii i tutaj też niestety nic ciekawego nie leci. No i co, widzowie, no ja jestem na razie załamany, mamy bitwę, w ogóle moja bitwa się zaczęła już, jesteśmy w trakcie już tej bitwy, także zobaczmy, no zobaczcie, no jest to skrzynka za 200 zł. A na razie nic ciekawego tutaj nie wyleciało. Czas na Wronka. I uwaga, ja mam droższe. Dobra, mam MP9. No i 3000 zł. Ta bitwa kosztuje znowu mag, który idzie na moją korzyść. Ale ta skrzynka kosztuje 400. Ona na razie nic drogiego nie oddała. Oddała mu kostkę za 800 Orti. Pozdrawiam również serdecznie. No, powiem wam szczerze, że bardzo słabo. Bardzo słabo.
Przegrywamy. Przegrywamy tą bitwę. No, ale to nawet nie jest profit. To nawet nie jest profit. No, cóż mam powiedzieć, widzowie? Cóż mam więcej powiedzieć? Zostało mi 1000 zł. No cóż. No niestety. Amar Wronek. Pogniewamy się. Ale mam nadzieję, że w kolejnym odcinku zrobię... No patrzcie, no my mieliśmy 7 koła, widzowie. 7 koła. No i trzeba zrobić olina. Trzeba zrobić olina i zrobimy tego olina po prostu na jedną Amara i dwie skrzynki Wronka za 1000 zł. Spróbujemy. No może akurat uda się coś i zrobimy tą batelkę na trzech graczy. Zostaje mi tylko 6 dych na koncie. No i no powiem wam szczerze, na razie dramat. Na razie dramat. Wiadomo, jest to dopiero początek. Ta skrzynka została dodana zaledwie 10 minut temu, od razu jak została dodana, ja nagrywam filmik. No i co? No czekamy. Czekamy na dwóch oponentów. Zobaczymy przy okazji. Ja sobie jeszcze, wiecie co chciałbym zobaczyć? Ja bym chciał sobie jeszcze zobaczyć procenty, bo to jest niemożliwe, żeby tak słabo dawało. Tego Wronka. Bo ten Amar coś tam... No Wronek co tutaj dał? Tego Classic Knife'a na jednym. Tego Guta, znaczy Classic Knife'a mojemu rywalowi. No i tutaj, no ale to jest, patrzcie, no to jest 2%, a te itemy leciały naprawdę często. A tu jak się łączy te wszystkie procenty, no to kurczę, byłaby fajna szansa. Dobra, ja nie przedłużam, widzowie, i widzimy się, jak ta batelka za 1000 zł. Amar, Wronek się zacznie. No i co? Czekamy. Okej, widzowie, długo czekać nie musiałem, ponieważ mamy batelkę. Mamy batelkę, jest Kut X i Orti. Amar oddaje niestety, no oczywiście nie dla mnie, no Orti już mnie raz pokonał. Wronek, daj coś grubego. Jest MP9. No i ostatnia. Ostatnia skrzynka, która nie da mi zwycięstwa. Nie da mi zwycięstwa. Zgarnął sobie Kut X 2200 złotych. No cóż, widzowie, dzisiaj totalna porażka, ale ja się na pewno nie poddam i te skrzynki będę otwierał po prostu jeszcze raz. Będę otwierał jeszcze raz, będę robił battle z tych skrzynek jeszcze raz. No ale cóż, tak czasami bywa. My się widzimy w kolejnym odcinku. No i na razie.